Bartek. Adrian. Miło mi. Co będziesz robić dzisiaj? Będę leciał w dół. Głową w dół. Bilet w jedną stronę. Jakaś okazja? Od rodziców, od klasy dostałem. O, na koniec roku. Prezent. Witamy Was, kochani, bardzo serdecznie. Dzisiaj gościmy Adriana Krogula, który jest nauczycielem w gimnazjum, więc jest człowiekiem, który nie tylko jest wierzący, ale ma też środowisko, w którym ma o czym świadczyć i ma komu świadczyć. Adrianie, czy mógłbyś powiedzieć kilka słów o Twoim doświadczeniu wiary? Moje doświadczenie wiary. To też tak nie było, że w pewnym momencie życia spotkałem Jezusa i wszystko się nagle zmieniło. Raczej to był taki powolny rozwój, ale też właśnie pamiętam taki moment, kiedy to wszystko przyspieszyło. Jakieś 4 lata temu, właśnie będąc na cyklu seminariów gdzieś w okolicy Otwocka prowadzonych, doświadczyłem ogromnej miłości płynącej właśnie od Boga. I w tym samym też momencie niemal w fizyczny sposób też czułem, jak on mnie oczyszcza z różnych moich ułomności, moich grzechów. I też czułem w tym momencie taki spadek po prostu tego ze mnie wszystkiego, tego ciężaru, który nosiłem ze sobą, tego poczucia grzeszności, poczucia winy. I też jakby zachęcony tymi wydarzeniami, następnym etapem było wstąpienie do okolicznej wspólnoty. I tam już też rozpoczęła się seria błogosławieństw, można powiedzieć, łącznie z posługą, gdzie Bóg też mnie wyposażał w różne talenty, rozwijał te, które już mi wcześniej dał, ale też od strony takiej relacyjnej moje życie się bardzo zmieniało. Też ja się dużo uczyłem, będąc we wspólnocie właśnie też chociażby przebywania z ludźmi, funkcjonowania i nawiązywania zupełnie innych relacji. Czy masz takie, czy dla Ciebie wiara jest ograniczająca, tak niektórzy to twierdzą, czy wiara jest dla Ciebie czymś, co jeszcze się bardziej rozwija? No, zdecydowanie rozwija. Zdecydowanie na pewno nie jest tak, że mnie ogranicza, wręcz właśnie przeciwnie. I tak jak mówiłem, chociażby od rozwoju tych talentów, które miałem, ale też widzę, że Bóg tak moje serce i moje zdolności powiększa, że to jest sam rozwój tak naprawdę. Adrianie, jako nauczyciel masz kontakt z młodzieżą i też wiem, że przygotowywałeś wspólnie z innymi młodzież do bierzmowania. Czy mógłbyś powiedzieć, jak Twoja wiara odbija się na nich, czy jak oni ją odbierają, tym bardziej, że przygotowywałeś między innymi swoich uczniów do bierzmowania, więc to na pewno było też duże wyzwanie. No bywa różnie, ale też zastanawiam się, czy mogę powiedzieć, że było na przykład trudne, kiedy, że tak powiem, dałem się zidentyfikować już jako osoba wierząca. Też mam to doświadczenie, że teraz na przykład rozmawiając z uczniami, których uczyłem wcześniej, oni myśleli, że jestem niewierzący, miałem te długie włosy jeszcze, tak dalej, dalej się ubieram na czarno, ale może już bardziej uśmiecham częściej, więc dla nich to było na pewno zaskoczenie, aczkolwiek też staram się swoją postawą, czy też pracując z nimi, po prostu dawać to świadectwo bycia z Jezusem. Jak się odbija ta moja wiara na nich, no to myślę, że właśnie oni by najlepiej na to odpowiedzieli, ale od mojej strony, od początku mojej pracy w szkole, tak powiem, czuję gdzieś tam odpowiedzialność za te młode osoby wszystkie, bo też widzę po prostu, jak nie wszyscy, ale jak duża część właśnie dzieciaków jest pogubiona bardzo. Drogowskazem może być Jezus. Ja staram się do tego drogowskazu jeszcze ich ewentualnie doprowadzić. I czy to było na przykład trudne dla mnie? Może niekoniecznie, tak? Bo tak jak mówię, poczucie tej misji, odpowiedzialności za nich właśnie popycha mnie do takich rzeczy i motywuje po prostu. Nie, wiem, że też tej wiary i tego ognia, który gdzieś tam we mnie płonie, no nie mogę zatrzymać dla siebie, tylko trzeba się tym dzielić po prostu. Adrianie, bardzo Ci dziękujemy. Życzymy owocnej pracy i tego, żebyś wytrwał w wyborze Jezusa i był nadal Jego świadkiem. Wszystkiego dobrego. Dzięki.